Tak, ale ja znam taką anegdotkę przed tymi, przed Ligą Mistrzów. Przychodziliśmy tutaj wcześniej przed treningiem i stoimy, Wojciechowski, tam z zarządu, Tadek, Kapiński i była taka firma, która naprawdę, bo musieli ten płot wysoki zrobić, no tak, no to była... zapierniczali równo. I Wojciechowski tak stał i patrzy na nich i mówił: Tadek, patrz jak oni zapierdalają, a nie wiedzą, że robią to za darmo. Tak jak my w sumie. My płakamy. W każdym razie, słuchajcie. Ale świetnej pamięci do tego doda prezes Sobolewski. Zawsze do mnie mówi tak: Andrzejku, ty się nic nie przejmuj. To wszystko zostaje na Widzewie. No tak, w rodzinie.